Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tytani Sportu. Witam tych z Państwa, którzy zgromadzili się na sali, a także osoby, które oglądają naszą dyskusję za pomocą portalu IPN-TV. Szanowni Państwo, w okresie Polski Ludowej wielu polskich sportowców reprezentowało swoją ojczyznę na różnego rodzaju zawodach. Dzięki ich zdolnościom, wytrwałości i zaangażowaniu Polacy mogli zapomnieć przynajmniej na chwilę o troskach dnia codziennego, których w latach 45-89 było bardzo wiele. Niemniej w tamtym czasie znalazła się grupa polskich zawodników, którzy postanowili uciec z Polski rządzonej przez komunistów. O tych ludziach, którzy wybrali tego rodzaju życiową drogę, będzie opowiadał najnowszy odcinek Tytanów Sportu, którego tytuł brzmi Odmówił powrotu do kraju ucieczki polskich sportowców z PRL. Ja nazywam się Paweł Sztama i reprezentuję Biuro Badań Historycznych IPN, a moimi gośćmi są dziś dyrektor Biura Badań Historycznych IPN dr Sebastian Pilarski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Znawca dziejów polskiej dyplomacji w okresie II Rzeczpospolitej, historii NSZZ Solidarność, ale również i z tej wiedzy dzisiaj będziemy korzystać, historii polskiego sportu. A drugim moim gościem jest pan dr Witold Bagieński, pracownik archiwum IPN. Dzień dobry. Tak, i nie przesadzę, jak powiem, że który wie wiele, a może wszystko o polskim PRL-owskim wywiadzie. Zatem panowie, żeby już nie przedłużać, chciałbym przejść do rzeczy i pierwsze pytanie do pana dyrektora, takie oczywiste. Jakie były przyczyny ucieczek sportowców PRL? Bo wydawało się, że nawet w tym kraju, w Polsce Ludowej, tym sportowcom jako tako się wiozło. Więc dlaczego postanowili z tego kraju, w cudzysłowie mlekiem miodem płynącym, uciekać? To jest pytanie, na które odpowiedź jest dosyć złożona w zależności o tym, o jakim okresie. Ta odpowiedź zależy od tego, o jakim okresie mówimy, ponieważ paradoksalnie łatwiej będzie spojrzeć na ten problem od końca, czyli od lat 80. Wówczas powodem ucieczek, wyjazdów z Polski czy odmowy powrotu, jak wówczas mówiono. Bardzo często tutaj mamy pewne odwołania do karier zawodniczych, które wówczas się rozwijały. Jeśli byśmy spojrzeli na ucieczki przedstawicieli najpopularniejszej dyscypliny, czyli piłki nożnej, zakładamy, że każdy chciał z tych piłkarzy zrobić taką karierę na zachodzie jak Zbigniew Boniek, który legalnie w roku 1982 wyjechał do Włoch i to jedna z głównych przyczyn, dlaczego tak się nie stało, o tym jeszcze zapewne będziemy dzisiaj mówić, ale ten wzorzec kariery na zachodzie Zbigniewa Bońka na pewno działał na wyobraźnię sportowców. Pamiętajmy, że byli to ludzie młodzi, którzy być może często bezkrytycznie podchodzili i do rzeczywistości, i do własnych możliwości zaistnienia na arenie międzynarodowej. Kolejny powód to z kolei powód typowy w ogóle dla zjawiska emigracji w latach 80. Oczywiście ucieczki sportowców należy traktować jako rodzaj emigracji ekonomicznej, ponieważ ci ludzie nie opuszczali Polski czy nie zostawali za granicą ze względów politycznych, ale oni po prostu chcieli ułożyć sobie życie na wyższym poziomie niż miało to miejsce w Polsce Ludowej. Tak jak pan wspomniał, oczywiście były to osoby, które funkcjonowały, żyły w lepszych warunkach niż przeciętny obywatel PRL, co często uciekinierom już post factum wytykano, mówiąc, że były to osoby żyjące niejako w cieplarnianych warunkach, ale ta chęć poprawy jeszcze sytuacji bytowej to też bez wątpienia istotny element decydujący o ucieczkach. Względy osobiste często też miały duże znaczenie, czyli chęć połączenia z osobami, które wyjechały wcześniej. Mam tu na myśli chociażby przypadek z roku 82, bramkarza Śląska Wrocław Jacka Jareckiego, czy Andrzeja Rudego. Tutaj też względy osobiste, można powiedzieć, rola kobiet w tych ucieczkach też była istotna, o ile nie była rolą kluczową.
No i wreszcie liberalizacja polityki paszportowej. Łatwiej było w latach 80., mam tu na myśli okres 80-81, paszport uzyskać niż chociażby w latach 60., nie mówiąc o latach 50., a więc generalnie zwiększyła się ilość osób wyjeżdżających z Polski. W tym gronie było też siłą rzeczy więcej osób zajmujących się na co dzień sportem i z tego względu te ucieczki czy te przypadki pozostawania za granicą stały się częstsze. Czyli możemy mówić o pewnej prawidłowości, pewnym zjawisku społecznym, spektakularnym z tego względu, że za granicą pozostawały osoby, które przynajmniej w środowisku lokalnym były mocno znane, a mamy też przypadki sportowców, którzy byli rozpoznawani na arenie ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej. Mówił pan dyrektor o piłkarzach i w tej dyscyplinie chciałbym pozostać. To proszę mi powiedzieć, w którym roku uciekł pierwszy piłkarz? W którym roku oczywiście w całej historii Polski Ludowej i kto nim był? To znaczy według moich badań, które prowadziłem przed laty, wszystko wskazuje na to, chociaż absolutnej pewności nie ma. To jest pierwszy udokumentowany przypadek, tak powiedzmy ostrożnie, że to jest pierwszy piłkarski uciekinier. To jest postać zupełnie dziś nieznana. To był człowiek bardzo młody, bramkarz reprezentacji młodzieżowej oraz Górnika Zabrze, Herbert Pohl. To nie jest żadna rodzina, nie ma tutaj żadnego pokrewieństwa z Ernestem Polem. I można powiedzieć, że to była taka ucieczka typowa dla lat 50. i 60. do momentu zbudowania jeszcze muru berlińskiego, czyli do momentu, kiedy łatwo stosunkowo było przedostać się ze wschodniej do zachodniej części Berlina. A to był bramkarz reprezentacji młodzieżowej. On wyjechał na cykl meczów rozgrywanych w NRD. Jeśli prześledzimy relacje prasowe z tego wyjazdu, będziemy widzieć składy z konkretnych kolejnych spotkań i w pewnym momencie po prostu nazwisko Pola znika z tych relacji sportowych. Natomiast w archiwum IPN zachowała się dokumentacja, która pokazuje nam, w jaki sposób służba bezpieczeństwa w roku 1957 na tę ucieczkę zareagowała. Przede wszystkim oczywiście zaczęto sprawdzać, czy nie popełniono jakiegoś błędu w momencie wydawania zgody na wyjazd zagraniczny. Stwierdzono wówczas, że takiego błędu nikt nie popełnił, czyli Herbert Pohl był obywatelem wzorowym, w taki sposób go określano. Uczestniczył oczywiście w życiu społecznym, czyli nie było żadnych podejrzeń, że jest to postać, osoba, która kontestuje w jakimś sensie ustrój komunistyczny, no ale jako człowiek młody podjął taką decyzję i można powiedzieć, że jego ślad, wszelkie ślady po nim się kończą w momencie ucieczki. On pozostał w Republice Federalnej Niemiec, nie wiemy nic na temat jego dalszych losów. Natomiast to jest pierwszy przypadek, można powiedzieć, udokumentowany źródłowo piłkarza pierwszej ligi, który zdecydował się na taki krok, szukając szczęścia na Zachodzie. Jasne, a swoją drogą to jest też ciekawe, czy rzeczywiście ktoś przed 56 rokiem się zastanawiał, ale to już w takiej, tak rzucam po prostu luźną myśl. A jak na ucieczki reagowały władze państwowe? No wiemy, po 80 roku jest stan wojenny i to zapewne te władze inaczej reagowały w latach 80, a inaczej w latach 70, prawda, na ucieczki sportowców. Gdyby pan mógł troszeczkę tutaj na przykład porównać te dwie dekady do siebie. Myślę, że warto przede wszystkim prześledzić, w jaki sposób na zjawisko ucieczek reagowały ówczesne środki masowego przekazu. No, które były całkowicie podporządkowane władzy. Tak jest, czyli przede wszystkim prasa. Tutaj stosowano dwie taktyki. Taktyka pierwsza zakładała przekazywanie szczątkowych informacji na temat faktu pozostania za granicą jakiegoś sportowca. A taktyka druga to przemilczanie tego problemu. Ta druga metoda była stosowana częściej, ponieważ wydaje się, że w pewnym momencie uznano, że informowanie w ogóle
o zjawisku ucieczek sportowców jest okolicznością, czy sama ucieczka jest okolicznością kompromitującą dla komunistycznych władz. Bo skoro uciekają obywatele PRL, którzy funkcjonują w ramach systemu komunistycznego w miarę dobrze, to co dopiero powiedzieć można byłoby o prawdziwych nastrojach społecznych. I wydaje się, że taki błąd władze popełniły w roku na przykład 1966. Mieliśmy wówczas do czynienia z ucieczką trzech piłkarzy Polonii Bytom. I to jest przypadek o tyle ciekawy, że rzadko się zdarzały ucieczki więcej niż jednej osoby. To były często decyzje indywidualne. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z trzema uciekinierami, wśród których znalazł się między innymi słynny później piłkarz Jan Banaś. Prasa poinformowała o tym fakcie, że trzech zawodników pozostało za granicą. Oczywiście wydano komunikat, w którym władze klubu odcięły się od tej decyzji, pisząc, że był to krok niegodny obywatela Polski Ludowej. Jeśli prześledzimy stylistykę tych artykułów, to dzisiaj naprawdę ona może wydać się zabawna, natomiast wówczas pokazywała sposób myślenia i traktowania osób, które za granicą pozostały. I fakt informowania opinii publicznej o tych przypadkach sprawił, że mieliśmy do czynienia też w latach 60. z kolejnymi ucieczkami i wydaje się, że można zaryzykować takie stwierdzenie, że w części przypadków przykład Jana Banasia i dwóch jego kolegów był zachętą do pozostania za granicą, chociaż akurat Jan Banaś po kilku miesiącach z Republiki Federalnej Niemiec powrócił. Nie wiem, czy mamy czas, żeby opowiedzieć szerzej o tym. Jak najbardziej, proszę. O tym przypadku, ponieważ to też pewien kazus charakterystyczny. Mianowicie uciekło wówczas, czy pozostało za granicą trzech piłkarzy z klubów śląskich. I właśnie znaczy ten Śląsk w ogóle jakoś tak przoduje, prawda? To prawda. Wiele osób z tego regionu akurat pozostawało za granicą z prostego względu. One były w stanie wykazać to, że posiadają w Niemczech zachodnich rodzinę. To bardzo ułatwiało legalizację pobytu czy przyznanie obywatelstwa. Jan Banaś, o czym się rzadko mówi i pamięta, do roku 1967, czyli do momentu, kiedy powrócił do Polski, nazywał się czy posługiwał się imionami Horst Dieter Banas, ponieważ jego ojcem był Niemiec. Osoba, o której sądzono, że zaginęła w końcu II wojny światowej. Natomiast ojciec odnalazł swojego syna i namówił go listownie do pozostania za granicą, przedstawiając dosyć, można powiedzieć, dla młodego piłkarza interesującą perspektywę, czyli podpisania kontraktu z zachodnio-niemieckim klubem piłkarskim. Co więcej, ojciec namówił Banasia do tego, aby skłonił dwóch kolejnych kolegów do pozostania za granicą. Każdy z nich oczywiście miał robić czy rozpocząć karierę piłkarską na Zachodzie, co okazało się fikcją. Jeden tylko z tych trzech uciekinierów pozostał na Zachodzie, trafił do Stanów Zjednoczonych oraz do Holandii. Natomiast Jan Banaś w roku 1967 powrócił do Polski. Oczywiście można powiedzieć, że odbył się swego rodzaju nad nim sąd medialny, czyli potępiono go za decyzję o ucieczce, natomiast umożliwiono mu kontynuację kariery sportowej w Polsce, chociaż zainteresowała się nim Służba Bezpieczeństwa, co też wbrew takiej obiegowej opinii nie było czymś powszechnym, ponieważ ci sportowcy, którzy uciekli, których wydawało się, że polskie służby specjalne chciałyby w jakiś sposób kontrolować operacyjnie już w trakcie pobytu za granicą,
najczęściej znikały z pola zainteresowania bezpieki. Natomiast z tego względu, że Banaś do Polski powrócił, objęto go przez pewien czas inwigilacją, założono nawet sprawę operacyjną o kryptonimie Duet, odbywano z nim rozmowy operacyjne. Oczywiście no, miały one formy przesłuchań, które miały wyjaśnić, co skłoniło piłkarza do tej decyzji o pozostaniu na Zachodzie. Natomiast sprawa formalnie została zakończona, co nie oznaczało końca kłopotów Banasia, który ze względu na fakt, że uciekł czy znalazł się w Republice Federalnej Niemiec, nie mógł wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w roku 1972 i w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które też dwa lata później były rozgrywane w RFN. I można powiedzieć, że był to wielki pech tego piłkarza, który był w okresie eliminacji do obydwu tych imprez podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Natomiast sam, można powiedzieć, z tych zawodów siebie wykluczył. Także to taki, myślę, interesujący dosyć przypadek, stosunkowo szeroko znany. Natomiast jeśli chodzi o przypadki inne i reakcje władz, to tak jak wspomniałem, to jest reakcja mediów oczywiście na ucieczkę, ale też reakcja stosunkowo słaba komunistycznych służb specjalnych. Najczęściej odnotowywano fakt ucieczki, wpisywano taką osobę czy obejmowano ją zastrzeżeniem paszportowym, to co też było swego rodzaju paradoksem, bo ktoś, kto był za granicą, już tego paszportu w zasadzie nie potrzebował. Albo utrudniano na przykład, i to była taka forma dosyć mocno odczuwalna, kontakty z częścią rodziny, która pozostała w kraju. Często dopuszczano się na przykład kontroli korespondencji. Tutaj pion perlustracji korespondencji często był angażowany. Czy uniemożliwiano wyjazdy innym członkom rodziny? To była ta forma represji, która znajdowała się w zasięgu bezpieki, którą można było stosować. Pojawiały się też od czasu do czasu próby sprowadzenia czy nakłonienia przez członków rodziny sportowców do powrotu do kraju. Jednak aż tak wielu śladów takich działań nie mamy. Jasne. To chciałbym teraz zwrócić się do doktora Bagińskiego, który lubi mierzyć się z mitami w swoich pracach badawczych. I właśnie zapytać o tą rolę Służby Bezpieczeństwa, bo jest takie przekonanie, że SB była wszędzie, wszystko mogła i również tropiła tych sportowców po prostu tam, gdzie można. A jak było w rzeczywistości? Jak taki sportowiec uciekał, to czy Służba Bezpieczeństwa w ogóle się nim interesowała? Czy tak jak tutaj pan dyrektor już zaczął o tym opowiadać, tak? Podjęli pewne kroki i dalej po prostu przestawali się takim człowiekiem interesować. To wszystko zależy, kim był uciekinier. Dlatego, że z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa istotne nie było to, że uciekinier był sportowcem, ale to, jaką miał wiedzę. To chodziło o dostęp do tajemnicy państwowej, tajemnicy służbowej, czyli na przykład jak ktoś był na etacie jakiejś jednostki wojskowej, jak ktoś pracował w zakładzie, który zajmował się właśnie zbrojeniówką, albo miał w ogóle jakieś innego rodzaju cenne informacje. Takie osoby były rzeczywiście przez jakiś przynajmniej czas w zainteresowaniu kontrwywiadu. Natomiast ci, nazwijmy to, zwykli uciekinierzy sportowcy, nawet jeżeli bardzo utytułowani, rozpracowywani nie byli. Brało się to po prostu z tego, że skala ucieczek obywateli PRL za granicę, a też do tego należy zaliczać zgodnie z tym, jak Służba Bezpieczeństwa to postrzegała, czyli tak zwane odmowy powrotu z zagranicy. To była olbrzymia liczba. To się oczywiście na przestrzeni lat dosyć mocno zmieniało, ale tak jakby, żeby przytoczyć dane, no to w latach 80-87, czyli no taki czas, gdzie mamy jeszcze stan wojenny, jest ograniczona mobilność przez pewien czas, no to mówimy o praktycznie 160 tysiącach osób, które pozostały za granicą. No i mamy w tej grupie jakąś malutką grupę sportowców. No oczywiście nie jest fizycznie możliwe, żeby wywiad, kontrwywiad śledziły wszystkich uciekinierów, bo po prostu nie było zwyczajnie takiej potrzeby. Ich interesowały konkretne osoby i dla nich cenny to mógł być na przykład, cenne mogą
mogło być to, żeby na przykład wiedzieć, co się dzieje z ambasadorem w Waszyngtonie Romualdem Spasowskim, który uciekł, czy z rurarzem, który również ambasador z Tokio, który uciekł, tu niedawno były dyskusje na ten temat. To rzeczywiście było dla służby istotne. Natomiast no, co do sportowców, to już niekoniecznie, chociaż można oczywiście znaleźć pewne wyjątki. W moich badaniach natknąłem się na taką historię troszkę nawet zabawną, biorąc pod uwagę okoliczności. Mianowicie w 1954 roku do Departamentu 7 MBP, czyli do wywiadu, został przyjęty Henryk Tyczyński. To był bokser. On w tych wagach takich raczej lekkich startował. I na to, że został zatrudniony w wywiadzie, wpływ miał dyrektor, pułkownik Witold Sienkiewicz, który był pasjonatem sportu, a potem zresztą przewodniczącym Federacji Gwardyjskiej przez całe lata. No i on doprowadził do tego, że takiego, że tak powiem, swojego protegowanego zatrudnił w służbie. Natomiast on nie był oficerem operacyjnym, nie prowadził żadnych działań wywiadowczych. Usadowiono go na etacie biblioteki i dano mu do porządkowania parę razy w tygodniu jakieś publikacje i do tego to się sprowadzało. Natomiast pozostałą część tygodnia oczywiście spędzał na treningach. Natomiast doszło do sytuacji, w której podczas wyjazdu delegacji do NRD, do Karl-Marx-Stadt, czyli dzisiejszego Chemnitz, on się w pewnym momencie odłączył od grupy, przedostał do Berlina Zachodniego, gdzie właśnie wtedy jeszcze nie było muru i to było takie okienko na zachód do ucieczek i zgłosił do obozu dla uchodźców. I w jego przypadku wywiad rzeczywiście się interesował tym, co się z nim dzieje, ze względu na to, i to jest ważny czynnik, który jakby również determinował zainteresowanie UB czy SB, bardziej SB, bo w czasach UB po prostu ucieczek było mniej, to jest kwestia taka, że interesowano się osobami, które weszły w kontakt z zachodnimi służbami specjalnymi lub przekazywały jakieś informacje. W przypadku Tyczyńskiego sprawa była jasna, dlatego że on po prostu wystąpił w Radio Wolna Europa, które było traktowane jako przedłużenie wywiadu amerykańskiego na odcinku propagandy, w związku z czym Tyczyńskim się interesowano i są ślady wskazujące na to, że przygotowywano jego porwanie z Berlina. To nie jest jednorazowa sytuacja, takie pomysły były. Dotyczą one okresu lat 50., tak naprawdę jeszcze zanim Gomułka przyszedł do władzy. Natomiast nic mu się ostatecznie nie stało, on potem żył na Zachodzie. Natomiast to jest taki przypadek, troszeczkę powiedziałbym nietypowy. Wydaje mi się, że gdybyśmy jeszcze pogmerali w dokumentach, być może jakieś takie przypadki dałoby się znaleźć, ale na przykład jest mi znany przypadek takiego boksera Krzysztofa Golańskiego, który na przykład w latach 80. uciekł. On z kolei był na etacie ZOMO, bo to było też tak, że po tej sprawie Tyczyńskiego na poziomie ministerstwa zapadła decyzja, że sportowcy gwardii nie mogą być pracownikami jednostek operacyjnych. W związku z czym potem ich przesuwano do różnych takich pomocniczych struktur, ale właśnie to ZOMO to była wygodna struktura, albo w ogóle milicja, dlatego że no to było jednak, no człowiek dostawał etat, jakby zatrudnienie, a z drugiej strony i wszystkie przywileje z tym związane. Natomiast w przypadku tego boksera no, takich śladów nie ma, żeby on był w jakiś sposób rozpracowywany, bo po prostu nie miał realnego dostępu do takich tajemnic, to zatrudnienie było formalne. Więc mamy tu do czynienia z tego typu sytuacją. W każdym razie te działania wpisują się w szerszy spektrum tego, co robiło SB wobec uciekinierów. I tu trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na Departament II MSW, czyli kontrwywiad, w ramach którego istniał wydział zajmujący się cudzoziemcami i w latach 60. to był taki czas, kiedy tam te różne sprawy, które zahaczały o sport, tam też potrafiły trafić. Natomiast to była przeplatanka, bo to czasami chodziło na przykład o sportowców, którzy z zachodu przyjechali tu i o kontakty między sportowcami ze sobą na zasadzie rozmów, czy ktoś kogoś nie będzie tam, nie wiem, nakłaniał do pozostania na zachodzie, czy też wręcz czy jakichś werbunków nie będzie prowadził. I no, to się potem troszeczkę zmieniło. W latach 80. część tych zadań przejął Departament III MSW, w ramach którego był wydział, który po prostu wśród tych instytucji, który miał w sensie ochraniać, miał też instytucje sportowe, w związku z czym na przykład olimpiady z lat 80. były ochraniane przez Departament III. Natomiast to były częstokroć takie akcje, w których uczestniczyli oficerowie kilku jednostek, także czasami to były na przykład grupy operacyjne składające się z kilku struktur. Natomiast jeszcze odwołując się do tego, co pan dyrektor powiedział, ważne jest to, co robiło Biuro Paszportów, to znaczy po prostu ono prowadziło sobie kartotekę uciekinierów i mamy taką kartotekę w IPN-ie dzisiaj. To jest też materiał tak naprawdę do przebadania na przyszłość, żeby w ogóle oszacować skalę ucieczek z PRL-u, jakiego typu ludzie w ogóle uciekali.
Natomiast ich rola sprowadzała się do tego, że oni po prostu prowadzili ewidencję ludzi, którzy odmówili powrotu z zagranicy i zapisywali to w swoich kartach ewidencyjnych. Natomiast jeszcze wracając do tego przypadku, tego, który wrócił. To jest też przypadek sytuacji, gdzie wkraczał do akcji kontrwywiad, dlatego że istniało podejrzenie, że osoba, która wróciła do kraju, mogła zostać uprzednio zwerbowana przez zachodnie służby, poddana jakiejś formie kontroli operacyjnej albo szantażowana i że ona tu przyjeżdża po coś, w związku z czym trzeba przesłuchać, z kim ten człowiek tam na Zachodzie gadał, co od niego chcieli, a poza tym rozpoznać, czy nie przyjechał w jakimś niecnym celu. Także to są tego typu zagadnienia, które dotyczą, jak mówię, szerzej problemu uciekinierskiego, w którym się oczywiście mieści temat sportowców. Jasne. Okej. Jest jeszcze... W powszechnym takim mniemaniu panuje taka opinia, że reprezentacja Polski, obojętnie jakiej dyscypliny, czy jakiś klub wyjeżdżał, bo również wtedy wyjeżdżano, prawda, na zgrupowania zagraniczne, to nie jest rzecz, która się po 89 roku zaczęła, tylko również. I jak to było, jeszcze raz pytanie do doktora Bagińskiego, jak to było właśnie z tą ochroną kontrwywiadowczą na miejscu, czy to rzeczywiście ta ekipa była naszpikowana kapusiami, funkcjonariuszami MSW, czy też WSW, tak, jeżeli chodzi o kluby wojskowe, jak na przykład Legia, czy rzeczywiście, czy to troszeczkę inaczej wyglądało? Myślę, że to jest jeden z takich tematów, które należy dopiero porządnie zbadać, ze względu na to, że ta dokumentacja o sporcie jest zachowana dosyć fragmentarycznie, to moim zdaniem trzeba by te badania prowadzić z punktu widzenia czy też związków sportowych, czy w ogóle zarządzania sportem w obrębie PRL, żeby się w ogóle zorientować, kto wyjeżdżał. Bo w moim przekonaniu tutaj tą główną rolę tych, że tak powiem, ludzi, którzy mieli obserwować ekipę, spełniali kierownicy drużyn, którzy z tego, co wynika z niektórych relacji, w momencie, kiedy ekipa znalazła się na przykład gdzieś na Zachodzie, to on zabierał im paszporty, deponował u siebie i nie oddawał do momentu powrotu. Czyli spełniał rolę tak zwanej składnicy paszportowej i to po prostu służyło temu, żeby ktoś sobie nie wpadł na jakiś szalony pomysł, żeby z danego miejsca uciec. I ci ludzie niekoniecznie musieli być związani z SB. W moim przekonaniu to będą często albo działacze partyjni, ale masz tam taki ciekawy dokument, który mam nadzieję za chwilę to jeszcze możemy do tego się niedługo odwołać. W każdym razie to mam, moim zdaniem tutaj linia partyjna będzie grała rolę. Dodajmy do tego, że te osoby, które otrzymują tego typu zadania, nazwijmy, żeby być kierownikiem drużyny, to częstokroć mogą być na przykład osoby, które są traktowane jako pewne politycznie. Osoby, które dostają paszport i biuro paszportowe, czy też wydziały paszportowe nie boją się, że ta osoba ucieknie. W związku z czym to czasami są po prostu jacyś, czy to starzy partyjniacy, czy to czynni, czy lub emerytowani funkcjonariusze milicji albo SB, no bo nie zapominajmy, że oni byli jednak bardzo aktywni w sporcie, co swoją drogą samo w sobie jest również wdzięcznym tematem do badań. My mało na ten temat wiemy, a czasami nawet przy badaniu leksykonu bezpieki to się okazywało, że choćby w ostatnim tomie tam mamy Henryka Krafta, który działał w pionie gwardyjskim w resorcie i wyjeżdżał na mecze piłkarskie w charakterze jednej z osób z ekip. Co on tam konkretnie robił, tego nie wiemy. Tutaj nie mamy takich dokumentów, które by to pokazywały. Natomiast można się domyślać, bazując na innych sprawach, dlatego że to, co się zachowało i co stanowi jakiś punkt odniesienia, pytanie, na ile reprezentatywny dla szerszego okresu niż lat 80. i drugiej połowy 70., to są sprawy zakładane przy okazji olimpiad. Mianowicie na Igrzyskach Olimpijskich przyjeżdżały naprawdę duże ekipy sportowców, działaczy i dziennikarzy. I tutaj ta skala problemów wiążących się z ich obecnością była bardzo duża, bo chodziło właśnie o zabezpieczenie się przed ucieczkami tych ludzi. Kwestie tego, czy oni, kto będzie do nich podchodził, co od nich będzie chciał. Czy oni nie będą przy okazji prowadzili jakichś, nie wiem, operacji walutowych, kupowali jakichś różnych rzeczy. Czy co było nagminne, prawda? Co się zdarzało. Do tego chodziło w ogóle o sposób prowadzenia się. W latach 80. to jest na przykład kwestia, czy ktoś nie zrobi jakiejś demonstracji prosolidarnościowej, czy jakichś innych gestów, w rodzaju gestu Kozakiewicza, można by powiedzieć, które będą jednego miały... z uciekinierów, o którym tak. Później będziemy rozmawiać. I te gesty generalnie mogły, że tak powiem,
uczynić uszczerbek na propagandowym wizerunku PRL, w związku z czym starano się o te sprawy dbać. I Służba Bezpieczeństwa na olimpiady wysyłała takie grupy operacyjne, w skład których wchodzili na ogół funkcjonariusze w miarę wysokiego szczebla, którzy wyjeżdżali pod legendą działaczy po prostu, czy członków ekip takich szeregowych. To też przy takich większych imprezach, no to ich potrafili po prostu być podzieleni, że ktoś tam jest w wiosce olimpijskiej, ktoś jest w tej głównej ekipie i tak dalej. I to byli oficerowie na ogół Departamentu Trzeciego, czasem kontrwywiadu, czasem wywiadu. To wszystko zależało po prostu od tego, gdzie się dana impreza odbywała, bo jakby zabezpieczenie było istotne nawet także w Moskwie, no bo to chodziło jakby o różnego rodzaju problemy, które tam mogły zaistnieć. I z tego, co z tych dokumentów na przykład czytałem, interesujące jest to, że sposób kontaktowania się ze źródłami, które były w ramach tych ekip, bo tam oczywiście jak przyjeżdżały te ekipy, to osobowe źródła informacji były czasem wśród sportowców, wśród działaczy, wśród dziennikarzy i w ogóle różnych ludzi z ekipy, to częstokroć były tak zwane kontakty operacyjne lub służbowe, czyli osoby, które mogły być na przykład działaczami partyjnymi, w związku z czym ich nie werbowano do współpracy albo z racji stanowiska traktowano ich jak kontakty służbowe. I jak czytamy te plany związane z igrzyskami, to wychodzi, że tych źródeł było bardzo dużo. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że to jednak w dużym stopniu były po prostu kontakty jednak takie o charakterze bardziej służbowym. Natomiast zdarzało się, że przejmowano pewne źródła od innych jednostek na okres tego wyjazdu. Łącznie z tym, że SB potrafiła przejąć źródła Wojskowej Służby Wewnętrznej, bo oczywiście mieliśmy wojskowe kluby sportowe, które były zabezpieczane operacyjnie przez WSW. I pod tym względem tutaj akurat pierwszeństwo dostawała SB na potrzeby tego działania. Natomiast można powiedzieć tak, no ja to taki dokument ze sobą wziąłem, który mi się wydaje dosyć reprezentatywny. Dotyczy on olimpiady w Seulu w 1988 roku i taka symptomatyczna historia. Tutaj będę częściowo czytał, częściowo trochę przeskakiwał. To jest tak, mamy wrzesień roku 1988 roku, konkretny dzień. Uzyskano wiarygodną informację, iż w wyniku nakłaniania szefa misji ekipy australijskiej, tutaj dodam, że on prawdopodobnie był Polakiem albo polskiego pochodzenia i to się z tego brało, tym bardziej, że w Australii była spora emigracja solidarnościowa, więc to się nie brało z przypadku. I w każdym razie ta wiarygodna informacja była taka, iż dnia następnego podczas powrotu do kraju w Tokio w czasie międzylądowania zdezerterować ma Wiesław Chmielewski, zawodnik pięcioboju nowoczesnego. I teraz taka informacja. Poinformowany o tym został szef misji Stanisław Stefan Paszczyk. Po stosownych uzgodnieniach z Aleksandrem Kwaśniewskim przeprowadził z zainteresowanym rozmowę, w wyniku której odstąpił on od powziętego postanowienia. Więc tu mamy właśnie, jak to jest rozgrywane. Czyli to nie jest tak, że przychodzi esbek do sportowca i go straszy, bo on w ogóle nie występuje tam jako esbek, tylko to jest załatwiane przez członków ekipy, którzy są decyzyjni. Czyli to są te osoby, które są najwyższymi przedstawicielami ekipy w danym miejscu. I jak jeszcze wynika z informacji dotyczących innych przypadków, jakie tam miały miejsce, to ci sportowcy na przykład potrafili dostawać propozycje występowania w klubach zagranicznych. Taka forma, że tak powiem, zachęcenia ich do pozostania za granicą. Natomiast mamy też innego sportowca, jest na przykład stwierdzenie takie, odpowiednie perswazyjne, że ktoś nie uciekł, bo zadziałały odpowiednie działania perswazyjne osobowego źródła informacji. Albo na przykład w wyniku rozmowy profilaktyczno-operacyjnej przeprowadzonej na lotnisku w Amsterdamie zaniechał zamiaru pozostania za granicą szermierz CWKS Legia Warszawa Bogusław Zych. I to są tego typu czasami ciekawostki. I problem polega na tym, że takich sytuacji było pewnie więcej, natomiast my dokumentów na ten temat mamy mało, bo niestety część spraw po prostu zniszczono, a czasem wręcz nie wiemy, jakie prowadzono i czy były. Jak mówię, to jest temat do głębszego zbadania. Trochę na ten temat już oczywiście pisano. W każdym razie w ten sposób mniej więcej to wyglądało, tak dla zobrazowania, jak ta profilaktyka przebiegała. Tak, warto przypomnieć, że wówczas Aleksander Kwaśniewski, no to był, z tego co ja dobrze pamiętam, prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tak, i ministrem do spraw kultury. Komitet do spraw młodzieży. Szefem, tak, komitetu. Panie dyrektorze, zwracam się do pana doktora Sebastiana Pielskiego. A jaki był mechanizm
mechanizm ucieczki? W tym sensie o tak, taką konkretną rzecz pytam, tak? Czy to była zawsze wyjście z hotelu, już nie wrócenie do tego hotelu? Jak to formalnie wyglądało? To znaczy tę kategorię ogólną uciekinierów musimy podzielić na dwie grupy, ponieważ tak jak mówił dr Bagieński, część osób to były osoby, które odmówiły po prostu powrotu do Polski. One wyjechały legalnie, często zdobywając paszport jako osoba prywatna, nie jako zawodnik, co było okolicznością korzystną, ponieważ wyjeżdżały na przykład za granicę wówczas z rodziną, co było argumentem decydującym o decyzji o pozostaniu za granicą, ale mamy też oczywiście ucieczki w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli dosyć spektakularne przypadki. Możemy kilka takich oczywiście przykładów przytoczyć. Były to często osoby znane. Możemy jako przykład podać chociażby słynnego tenisistę Władysława Skoneckiego. Jego przypadek jest o tyle ciekawy, że Skonecki był objęty działaniami operacyjnymi ze strony Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ponieważ już jeszcze w trakcie, kiedy przebywał w Polsce, podejrzewano go o utrzymywanie kontaktów z zachodnim wywiadem. Nie wiemy więc, czy na decyzję o ucieczce miało w jakimś sensie tutaj wpływ przypuszczenie sportowca, że on jest obiektem inwigilacji, czy po prostu to zbiegło się w czasie. Skonecki zdecydował się na pozostanie za granicą, po prostu odmawiając powrotu po rozegraniu meczów w ramach Pucharu Davisa, czyli to jest taka, można powiedzieć, dosyć klasyczna forma pozostania za granicą. Co ciekawe, on do Polski wrócił w roku 1956, czyli po przemianach październikowych, natomiast w latach 60. po raz drugi wyjechał i po raz drugi odmówił powrotu do kraju, czyli zakładamy, że decyzję o powrocie uznał za błędną. Ale oczywiście mamy też przypadki spektakularne, czyli dosłownie ucieczki z miejsca pobytu, czyli z hotelu. Najbardziej takim spektakularnym przypadkiem jest oczywiście ucieczka Andrzeja Rudego w listopadzie 1988 roku. Andrzej Rudy był powołany na mecz, który rozgrywała wówczas reprezentacja Ligi Polskiej. Przypomnijmy, że to był wielki talent polskiego piłkarstwa, prawda? To był wówczas piłkarz, którego traktowano jako nadzieję, można powiedzieć, polskiego piłkarstwa. Wokół niego miała być budowana reprezentacja, co jest dzisiaj normalne, natomiast wówczas było wyjątkiem. Bardzo często o Rudym pisała prasa i to nie tylko w kontekście osiągnięć sportowych, ale też kwestii związanych z życiem prywatnym, czyli stosując takie dzisiejsze określenia, można byłoby powiedzieć, że był wówczas takim PRL-owskim celebrytą w roku 1988, więc tym bardziej jego ucieczka była czymś zaskakującym i spektakularnym. I jak relacjonują członkowie ekipy, Andrzej Rudy po prostu uciekł z hotelu. On wielokrotnie na temat swojej ucieczki opowiadał, przedstawiając różne wersje tego zdarzenia. Mamy pewność jedną, że to była ucieczka przygotowana. Sama forma, czyli wybiegnięcie z hotelu. Andrzej Rudy opowiadał, że umówiony był w określonym miejscu, gdzie miał na niego czekać samochód. On musiał przebiec ponad 2 kilometry do tego samochodu. Następnie został wywieziony jeszcze tego samego dnia z Włoch i trafił do Republiki Federalnej Niemiec, więc to była taka, można powiedzieć, scena trochę jak z filmu sensacyjnego. Natomiast tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek pewnej nieudolności służby bezpieczeństwa. Ponieważ Andrzej Rudy uciekł namówiony przez swoją ówczesną narzeczoną. Taką wersję przedstawiano w roku 1988-1989 najczęściej. I gdyby funkcjonariusze katowickiej bezpieki przeczytali akta paszportowe narzeczonej Andrzeja Rudego, zorientowaliby się, że piłkarz nie wróci do Polski, ponieważ ona wprost wpisała w ankiecie paszportowej, że prosi o zgodę na wyjazd zagraniczny, ponieważ jej narzeczony będzie wkrótce grać w klubie AS Monaco.
Bezpieka nie skrzyżowała, można powiedzieć, wyjazdu Rudego z wnioskiem pani Anny Dąbrowskiej. Ona kilka... A może oni nie wiedzieli, że to jest jej, jego narzeczona? Tam wprost, można powiedzieć, wszystko było w, okay, w paszporcie podane, więc zakładamy, że w roku 88 ta ilość wniosków paszportowych już była na tyle duża, że funkcjonariusze wydziałów paszportów nie byli w stanie tak drobiazgowo analizować tej dokumentacji, więc tutaj wszystko było zaaranżowane, czyli piłkarz miał po prostu dołączyć do swojej narzeczonej. On rzeczywiście uciekł z hotelu, miały później miejsce takie dosyć dramatyczne rozmowy piłkarza już po ucieczce z trenerem Wojciechem Łazarkiem, ponieważ on zadzwonił, Rudy zadzwonił do hotelu, w którym przebywała polska ekipa, tłumaczył, że to właśnie względy osobiste zadecydowały, sugerując, że być może do Polski wróci. I taka nadzieja też w polskich mediach się pojawiała. Miesiąc po ucieczce w dzienniku telewizyjnym na przykład informowano o tym, że niebawem piłkarz powróci do Polski. To jest też ciekawa kwestia, ponieważ do lutego nie wiedziano, gdzie on przybywa. Czyli od listopada do lutego Andrzej Rudy rozpłynął się w niebycie. Dopiero później okazało się, że przebywał w Republice wówczas Federalnej Niemiec, ponieważ z tego planu gry w księstwie Monako nic nie wyszło. Piłkarz musiał przenieść się do Niemiec. Mieliśmy też interesujący przypadek spektakularnej ucieczki wspomnianego już na początku przeze mnie Jacka Jareckiego. To okoliczność też bardzo ciekawa, ponieważ piłkarz uciekł ostatniego dnia zgrupowania przed Mistrzostwami Świata w Hiszpanii w roku 1982. Jarecki wiedział wówczas, że nie znajdzie się w tej ekipie 22 wybranych zawodników. Był bramkarzem, wiadomo było, że bramkarzy na mundial pojedzie trzech. On odniósł drobną kontuzję, ale było coś jeszcze ważniejszego. Mianowicie rok wcześniej wyjechała za granicę jego narzeczona, tenisistka Gabriela Jarosz, która odwiedziła ekipę reprezentacji Polski, która przebywała w jednym z hoteli znanym z Mistrzostw Świata w 1974 roku w hotelu, to był hotel Zone Post, i wówczas Jacek Jarecki podjął ostateczną decyzję o ucieczce. Okoliczność była o tyle ciekawa, ponieważ znaczna część ekipy wiedziała o tym, że piłkarz zamierza pozostać za granicą. Sytuacja stała się dramatyczna w momencie już samej ucieczki, ponieważ bramkarz zaplanował sobie ucieczkę przez okno. Natomiast był dosyć potężnym mężczyzną. Okazało się, że w hotelu były tylko okna uchylne. W związku z tym musiał poprosić o klucz do drzwi wyjściowych. Tym kluczem dysponował Grzegorz Lato, jako doświadczony piłkarz, prawa ręka, można powiedzieć, trenera Antoniego Piechniczka. I Lato też znał właścicieli hotelu z roku 1974, bo to był ten hotel, w którym wówczas przebywała polska reprezentacja. Wypuścił Jacka Jareckiego. Jarecki pozostał za granicą. I to jest ciekawa sytuacja. O tyle, że mamy do czynienia z piłkarzem klubu wojskowego Śląska Wrocław i to jest okres stanu wojennego. W związku z tym Jareckiego w pewnym sensie można było traktować jako dezertera. I pewne działania wobec niego podjęła WSW. Próbowano tutaj wykorzystać ojca piłkarza do tego, żeby w rozmowie telefonicznej namawiał do powrotu do kraju. To oczywiście nie zakończyło się sukcesem. Jacek Jarecki pozostał najpierw w Republice Federalnej Niemiec, później w Austrii i ostatecznie na Zachodzie pozostał, chociaż nie zrobił takiej kariery, jak się spodziewał. On w kolejnych latach odwiedzał też polskich zawodników, którzy przebywali na Zachodzie i wskazywał właśnie na pewne kłopoty związane z adaptacją za granicą, z możliwością kontynuacji kariery piłkarskiej, co chętnie podkreślała w swoich dokumentach, bo takie ślady akurat w tym przypadku mamy WSW, wskazując na to, że ta ucieczka wcale nie oznacza jakiegoś pozytywnego przełomu w życiu i w karierze sportowej. A czy Grzegorz Lato miał jakieś nieprzyjemności? Ma pan wiedzę na ten temat? Żadnych śladów na ten temat nie ma, więc tak
tak jak mówię, znaczna część ekipy wiedziała o planie Jacka Jareckiego i zakładamy, że wówczas pozostało to wewnątrz tej ekipy, chociaż tak jak wspomniał doktor Bagieński, pewną rolę odgrywali sportowcy, trenerzy czy kierownicy związani ze sportem gwardyjskim. Tam też takie osoby wówczas przebywały, tym bardziej, że był to okres stanu wojennego, wydawało się więc, że ta kontrola będzie silniejsza, ale tak naprawdę w tym przypadku i wielu innych bezpieka pozostawała bezsilna. No nie dochodziło w Polsce do tak spektakularnych przypadków jak w innych krajach. Mieliśmy w latach 80. uciekiniera piłkarskiego również z Rumunii, co do którego rumuńska Securitate planowała przeprowadzenie porwania go w momencie, kiedy był zawodnikiem Borussii Dortmund, niemieckiego klubu, który grał też w europejskich pucharach, podróżował więc po Europie i pojawił się taki zamysł, mamy taki ślad w literaturze, uprowadzenia tego piłkarza z Jugosławii, z terytorium Jugosławii, gdzie jego klub miał rozgrywać mecz. W związku z tym odmówił on wyjazdu do kraju komunistycznego, pozostał w Republice Federalnej Niemiec, dzięki czemu być może ta próba nie została podjęta. Pytanie, na ile jest to legenda, też pewien wytwór czy nadinterpretacja ze strony tego zawodnika, czy też coś prawdziwego, ponieważ zagraniczne służby wobec uciekinierów działały znacznie bardziej agresywnie. To nie ulega wątpliwości. Jeśli prześledzimy działania służb NRD-owskich czy służb rumuńskich, widzimy, że sprawy uciekinierów traktowano tam w sposób bardziej restrykcyjny, co wynikało chociażby z faktu, że byli to często oficerowie na przykład rumuńskiej armii, tak jak w tym przypadku, a więc ich traktowano po prostu jako dezerterów i dopuszczano możliwości zastosowania jakichś bardziej radykalnych metod. Witek chciał coś dorzucić. Ja jeszcze dla uzupełnienia obrazu chciałbym powiedzieć o pewnych działaniach profilaktycznych, które poprzedzają same wyjazdy, bo myślę, że to też jest dosyć ważne. To znaczy tak, to środowisko sportowe nie było inwigilowane tak jak środowiska na przykład zaangażowane w jakiś sposób polityczny. Ale i to niekiedy właśnie istnieje takie przekonanie, jakoby wszyscy obywatele PRL praktycznie mieli być rozpracowywani przez SB. I takie wrażenie może tworzyć w środowisku sportowców fakt, że czasami osobowe źródła informacji działające w bardzo różnych środowiskach dawały informacje, które dotyczyły sportowców. Właśnie na temat tego, że ktoś planuje pozostać za granicą, gdzieś już tam z rodziną rozmawiał, albo czyni jakieś dziwne przygotowania, nie wiem, sprzedał dom na przykład, albo jakieś cenne rzeczy i tak dalej. Takie informacje uzyskiwano też z tak zwanej perlustracji korespondencji, czyli sprawdzania listów, to dzisiaj zostało wspomniane. I w zasadzie to była normalna praktyka w całym resorcie, że te struktury, które zdobywały informacje mogącą interesować inny pion, były zobowiązane przekazać informacje. W związku z czym Biuro Paszportów powinno było otrzymywać na bieżąco wszystkie tego typu ostrzeżenia, a w niektórych sytuacjach to tak naprawdę kontrwywiad, dlatego że jeżeli sprawa dotyczyła jakiegoś, że tak powiem, grubszego kalibru sprawy. Natomiast co jest istotne? Ci ludzie, niezależnie mam wrażenie od swojego poziomu sportowego, mogli mieć przerwaną karierę właśnie na skutek jakichś takich plotek i donosów. Dlatego, że nieraz bywało tak, że ktoś już był wpisany do ekipy, która ma gdzieś jechać, przyszedł donos, który spowodował odmowną decyzję o wydaniu paszportu i ta osoba zostawała w kraju i de facto już nie mogła się gdzieś, powiedzmy, rozwinąć sportowo. To dotyczyło także nie tylko sportowców, ale na przykład też trenerów, bo to jest jakby też część tego, nazwijmy to, ekosystemu sportowego. I to potrafiło no, zwyczajnie łamać kariery, więc wydaje mi się, że warto o tym elemencie wspomnieć, czyli że już na takim etapie była przeprowadzana ścisła selekcja, kto tam będzie jechał, badanie, czy właśnie ktoś nie będzie chciał pozostać za granicą, jak się wcześniej zachowywał i tak dalej, ale to jest pewien element profilaktyki pionu paszportowego. Natomiast oczywiście działały tu też czynniki polityczne, to znaczy jeżeli ktoś był, że tak powiem, bardzo istotny, miał plecy u odpowiednich czynników, no to wyjeżdżał. Natomiast ci sportowcy, nazwijmy to średniego szczebla, którzy nie mieli takiego przebicia, no to potrafiły być sytuacje, które w zasadzie uniemożliwiały im tego typu formę rozwoju, jak rywalizacja z innymi
tymi, nie wiem, sportowcami z innych krajów. No tak, no tutaj jest, nie wiem, przykład Bońka, który wyjechał, tak, ale już Dejna miał problem, czy Lubański wcześniej, żeby w najlepszych latach opuścić, ale to jest zupełnie inna opowieść. Witku, do ciebie jeszcze jedno pytanie a propos tych kontaktów z emigracją. W zasadzie z emigracją polską, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem, że i polscy sportowcy, i emigracja dążyła, tak, do jakichś tam spotkań, nawiązania kontaktów. Jak to w rzeczywistości wyglądało? Czy nie obawiano się na przykład kontaktów z Radiem Wolna Europa, polskich sportowców? Obawiano się i to bardzo. I sprawa wynikała czasem z tego, że po prostu ludzie, którzy się ze sobą przyjaźnili w okresie międzywojnia, wojny, zostali rozdzieleni na skutek tego, co się stało w 1945 roku. Część z nich zostawała na Zachodzie, część była w kraju. W okresie stalinowskim oni nie mieli takiej możliwości, żeby się spotkać. Natomiast potem, kiedy te możliwości się pojawiały, no to oczywiście niekiedy starzy znajomi chcieli się zobaczyć, porozmawiać ze sobą i to tworzyło jakąś naturalną płaszczyznę do nawiązywania takich kontaktów. Z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa zawsze kwestia niekontrolowanych kontaktów między ludźmi z Zachodu a z kraju była czymś, co potencjalnie może być podejrzane. W związku z czym bardzo się temu przyglądano, a zwłaszcza jeżeli to dotyczyło Radia Wolna Europa, ale także innych rozgłośni. Tutaj kojarzy mi się przede wszystkim osoba takiego sportowca przedwojennego, lekkoatlety Wojciecha Trojanowskiego, który był też przed wojną bardzo popularnym redaktorem radiowym specjalizującym się w dziedzinie sportu. I on po wojnie został na Zachodzie, pracował w BBC, a potem został ściągnięty przez Nowaka Jeziorańskiego do RWE. I został ściągnięty ze względu na to, że po pierwsze był popularny i chodziło też o to, żeby ta rozgłośnia była słuchana, a po drugie, no, emigranci interesowali się sportem w kraju. O tym się nieraz zapomina, ale no, że tak powiem, te sympatie do, że tak powiem, klubów, w których czasem występowali albo którym kibicowali, cały czas były. Więc chociaż emigranci starali się odcinać od PRL, od strony tej politycznej, to lubili czytać prasę i dowiadywać się, co tam się w kraju dzieje. W związku z tym też te wszelkie korespondencje sportowe cieszyły się dosyć dużą popularnością. I wspomniany Trojanowski, on uczestniczył i w kilku olimpiadach, i na różnego rodzaju zawody jeździł, ale Nowak kierował go też w ogóle jako reportera, który był takim człowiekiem, który jeździł po całym świecie, w różne miejsca, gdzie się coś ciekawego dzieje, umiał o tym ładnie opowiadać. Natomiast jak się sięgnie po dokumenty UB i SB, to on jest postrzegany w kategorii tak zwanego naganiacza. To jest slang resortowy, który dotyczy, jest to jakby jeden z takich ludzi, którzy rzekomo albo naprawdę namawiają do tego, żeby ci ludzie z kraju, w tym właśnie sportowcy, pozostali na Zachodzie. I w ogóle ten motyw naganiaczy to się pojawia co chwilę w różnych miejscach. Padają różnego rodzaju nazwiska ludzi, którzy zostali nasłani, którzy mają na celu właśnie obiecywanie, że tak powiem, złotych gór, jakichś propozycji, składanie. Czasami to jest też swoją drogą tak, że do niektórych sportowców docierali przedstawiciele zachodnich klubów sportowych, którzy po prostu im przedstawiali różnego rodzaju propozycje. I to swoją drogą jest osobne zagadnienie, może warte też opowiedzenia, aczkolwiek ja się na tym mniej znam, przyznaję. To znaczy to, że po prostu ci polscy uciekinierzy potrafili robić kariery sportowe już jako, że tak powiem, pod innym obywatelstwem. W każdym razie to, o czym powiedziałem, jest taką rzeczą, która mi się wydaje dosyć interesująca. I ów Trojanowski, no to jest człowiek w sumie, który tam był swego rodzaju legendą, jeżeli chodzi o te audycje i jego udział w olimpiadach. I spotykane jest też również to, że bardzo krytycznie patrzono na kontakty między dziennikarzami, no bo oczywiście chodziło o to, że postrzegano przynajmniej w SB to, że po prostu taki oto dziennikarz z RWE-u niby się interesuje sportem, ale Bóg jeden raczy wiedzieć, o co on jeszcze będzie pytał. O jakieś sytuacje, nie wiem, rozgrywek wewnątrzpartyjnych, nie wiem, koszary, gdzie są jakieś wojskowe, czy jakieś różne takie rzeczy. W każdym razie to były przyczyny, które powodowały, że postrzegano tą emigrację i Polonię wrogo. Co więcej, w okresie solidarnościowym dochodzi właśnie jeszcze ten element solidarnościowy, czyli po prostu to, że część emigrantów, kibiców, no, okazywała poparcie dla ruchu Solidarności i dla władz było to bardzo niewygodne. Notabene spotkałem się z teorią, tak troszkę off the record, można powiedzieć,
że to, że te kraje podporządkowane Związkowi Sowieckiemu nie wysłały swoich sportowców na olimpiadę w Los Angeles, spowodowało, że nie było masowych ucieczek. I że być może ze względu na to się między innymi zdecydowano, żeby ich tam nie wysłać, bo to po prostu propagandowo byłoby tragedia, gdyby się okazało, że uciekałyby po prostu olbrzymie grupy sportowców, zostawały w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, w tych okolicznościach Stany Zjednoczone musiałyby im udzielić azylu politycznego, przyjąć ich do siebie, w związku z czym propagandowo to byłaby prawdopodobnie tragedia. Tak, tutaj była wielka dyskusja, czy jechać na te igrzyska, czy nie jechać. No, sami w polskim sporcie również istniał podział. Tutaj w tym cyklu pan Janusz Pyciak-Peciak opowiadał, że on był przeciwny właśnie temu, żeby bojkotować i bardzo mocno wspierała go w tym Irena Szewińska. Po prostu twierdzili, że po prostu na te igrzyska trzeba jechać, przestać się wygłupiać, tak jak to było 4 lata wcześniej w przypadku Moskwy. Czas płynie bardzo szybko, dlatego mam ostatnie pytanie do pana dyrektora Pilarskiego. I też mi się wydaje, że jest to pytanie oczywiste, ale myślę, że pan dyrektor tutaj odpowie na to pytanie bez żadnych problemów. Mianowicie, czy któryś z tych zawodników, piłkarzy lub innych sportowców, którzy wyjechali, zrobił jakąś karierę jako sportowiec już przebywając na Zachodzie, czy to niestety te kariery w dużej mierze się niestety załamały? To znaczy, możemy mówić w wielu przypadkach o zaistnieniu w sporcie zawodowym, tak? No bo to dla tych sportowych uciekinierów często był główny motyw ucieczki, więc zakładamy, że w ocenie tych zawodników oni te kariery zrobili. Musimy też pamiętać jeszcze o jednej kwestii, mianowicie jeśli analizujemy ucieczki piłkarzy, wówczas znacznie trudniej było zaistnieć na Zachodzie ze względu chociażby na limit obcokrajowców w poszczególnych klubach. To było 2 lub 3 zawodników z innym paszportem niż... Dzisiaj ten limit również jest, ale zdecydowanie większy, prawda, w niektórych ligach, więc... Tak jest. Dzisiaj można powiedzieć, że na obszarze Europy przepływ zawodników jest w ogóle nielimitowany. Tak, nie ma tutaj żadnych obostrzeń, natomiast wówczas takie ograniczenia były, co też powodowało pewne zjawisko, które w PRL-u było nagminnie potępiane, mianowicie przyjmowanie innego obywatelstwa. Najczęściej dotyczyło to obywatelstwa Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym tych sportowców traktowano jako zdrajców. No, jeśli prześledzimy prasę z lat 80. Tam na przykład mamy takie wyjaśnienia dotyczące dalszych losów, kiedy pisano, że tak naprawdę powodem ucieczki była chęć gry za marki, ale piłkarz, który na taki krok się zdecydował, musi teraz obawiać się tego, że zostanie na przykład powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Bundeswehrze, co oczywiście nigdy się nie stało, ale czymś takim również potencjalnych przyszłych uciekinierów straszono. O karierach możemy, myślę, mówić w kilku przypadkach, biorąc pod uwagę, że ci, którzy pozostawali za granicą, objęci byli karencją. To była karencja roczna lub dwuletnia, więc dla sportowca to jest stosunkowo długi okres, kiedy można tylko trenować, nie można startować w zawodach czy rozgrywać meczów. Natomiast o karierach oczywiście możemy mówić. Tutaj warto przytoczyć przykład, myślę, w Polsce zupełnie już zapomniany, mianowicie szablisty Roberta Felisiaka, który uciekł w latach 80., w drugiej połowie lat 80. do Republiki Federalnej Niemiec i on na przykład zdobył złoty medal olimpijski w Barcelonie w rywalizacji drużynowej. Miał wówczas 30 lat, wcześniej zdobywał medale też w rywalizacji indywidualnej na Mistrzostwach Świata, więc bez wątpienia to jest klasyczny przykład tej kariery, która się nie załamała, można powiedzieć, że wręcz się rozwijała. Wśród piłkarzy również możemy znaleźć takich, którzy zaistnieli na poważnym, wysokim poziomie w Europie Zachodniej. No, wspomniany już tutaj Andrzej Rudy. Mówiono oczywiście, że on mógł karierę zrobić większą. W momencie, kiedy uciekał, łączono go z najsilniejszymi klubami w Europie, chociażby z Bayernem Monachium czy Manchesterem United. No, ta kariera aż tak spektakularna nie była, ale bez wątpienia
skupienia na zachodzie sportowo zaistniał. W latach 80. ci piłkarze, którzy uciekali w młodym wieku, czyli byli to często piłkarze reprezentacji młodzieżowej, pozostając chociażby w RFN, tam kariery rozwijali, robili. Przecież nie wiemy też, jak wyglądałyby ich sportowe losy, gdyby w Polsce pozostali. Tak? No to jest zawsze taki element w sporcie spekulacji, czy talent w wieku lat 21-2 będzie wybitnym sportowcem w wieku lat 28. Tak? Więc tutaj zawsze ten margines niepewności błędu pozostaje. Musimy wziąć pod uwagę, że uciekali zawodnicy, którzy nie dorównywali słabą tym najwybitniejszym polskim sportowcom, a więc siłą rzeczy też te kariery nie zawsze były aż tak spektakularne. Natomiast jeszcze tutaj słowo, jeśli można, do wątku, który poruszył dr Bagieński, czyli tego naganiania ze strony osób funkcjonujących gdzieś na obrzeżach sportu. W przypadku końca lat 80., w roku 88-89 w polskich mediach pojawiały się pogłoski mówiące o tym, że funkcjonuje w Europie mafia zajmująca się pozyskiwaniem potencjalnych uciekinierów, którzy te osoby miały po prostu być pośrednikiem między klubami piłkarskimi, wówczas najczęściej z Republiki Federalnej Niemiec, i zawodnikami, których namawiano do ucieczki, aranżowano cały ten proces i padały w polskiej prasie konkretne nazwiska tych obywateli Republiki Federalnej Niemiec polskiego pochodzenia, którzy w ten proceder mieli być zaangażowani. To nigdy się nie potwierdziło. Chociaż mamy pewne przesłanki świadczące o tym, że mogło coś być na rzeczy, bo sami piłkarze, którzy za granicą pozostawali, mówili, że jakieś kontakty z takimi osobami mieli. Natomiast czy to było coś więcej niż tylko rozmowy, czy była to jakaś działalność zorganizowana, tego do dzisiaj nie wiemy. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, czas płynie bardzo szybko, ale moi znakomici goście są do Państwa dyspozycji. Mamy czas na kilka krótkich pytań. Proszę bardzo. Pani Marta. Ja króciutko, bo zdany jestem. Pozdrawiam Pana, znowu dużo, dużo wiadomości. Ja może mniej dotyczy, mam pytanie krótkie, mniej dotyczące ucieczek, ale sprawy słynnego szablisty Pawłowskiego, który no z tego co ja wiem, to raczej on jakiś tam ściśle on był wojskowym, nawet w wojskowych służbach, ale w wywiadzie, ale on przekazywał jakieś informacje o Jaroszewiczu, tam o nadużyciach. W latach 70 został aresztowany, no siedział 25 lat pozbawienia wolności, został wymieniony, ale coś w 85 roku na Zacharskiego, agenta Układu Warszawskiego wywiadu SB w Stanach Zjednoczonych, ale chodzi o to, jak on właściwie, jak szerzej ta sprawa wyglądała, co tam zaistniało, czy jakieś porachunki establishmentu partyjnego, że do niego się tam dobrano, zrobiono z niego zwykłego szpiega w latach 70. Czy któryś z panów jest w stanie odpowiedzieć precyzyjniej? Tak, znaczy tutaj ja odeślę pana do spotkania właśnie w ramach cyklu Tytani Sportu. W zeszłym sezonie było spotkanie dotyczące agentury w sporcie i na IPN TV można sobie to spotkanie odtworzyć i tam najlepszy specjalista od historii właśnie Jerzego Pawłowskiego, czyli dr Bartosz Kapuściak, opowiada całą tą historię, jak nastąpił werbunek, jak Pawłowski donosił, jaka była ta jego współpraca z Amerykanami, z Sowietami i myślę, że to jest najbardziej kompetentne źródło informacji. Zresztą ja również odsyłam do artykułu, bo z tego co pamiętam, dr Kapuściak przygotował artykuł naukowy dotyczący właśnie Jerzego Pawłowskiego. Tylko ja nie pamiętam, w którym wydawnictwie to zostało opublikowane. Na pewno w którymś wydawnictwie IPN-owskim. Ale jeżeli chce pan posłuchać, to było spotkanie dotyczące agentów w sporcie i tam poruszana została kwestia właśnie Jerzego Pawłowskiego. O, dziękuję. W latach 50. bodajże, 55. wypłynął obiecujący bokser wagi ciężkiej. Mieliśmy zawsze kłopoty w tej wadze. On budził nadzieję. I bardzo szybko odpłynął. Wiem, że wybrał wolność w
Kozłowskiego. Wiem od niego, kto go wsypał. Dziękuję. Czy któryś z panów coś na temat tego boksera? Biedroń. Biedroń? Biedroń. Nazywał się Biedroń. No niestety nie pomożemy tym razem. To porozmawiamy już później po spotkaniu. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać? Pani tam, tak. Dobry wieczór. Chciałabym, czy mógłby pan przytoczyć inne nazwiska innych sportowców, którzy pozostali za granicą? Dziękuję. No, tych nazwisk jest sporo. Tak jak wspomniał prowadzący, rozmawialiśmy głównie o tej dyscyplinie najpopularniejszej, czyli piłce nożnej. Natomiast no, możemy chronologicznie jakby tak wspomnieć sportowców, którzy uciekali w latach 50. i 60. Tadeusz Teodorowicz, to jest końcówka lat 50., znany żużlowiec, który zdecydował się pozostać w Holandii, później przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Też postać, można powiedzieć, tragiczna, ponieważ odniósł bardzo poważny wypadek na torze żużlowym, w wyniku którego zmarł już jako wówczas reprezentant Wielkiej Brytanii. No, wspomniany Robert Felisiak, wspomniany Władysław Skonecki, czyli tenisista, tutaj też nawiązując do tego pytania o karierę po ucieczce, po decyzji o pozostaniu za granicą, Skonecki był klasyfikowany wówczas w piątce najlepszych europejskich tenisistów, więc można tutaj powiedzieć, że jakąś karierę za granicą też robił. No i oczywiście dziesiątki piłkarzy, którzy decydowali się na pozostanie za granicą. Tak próbuję szybko wynaleźć z pamięci jakieś postaci najbardziej warte przypomnienia. Na przykład zawodnik z klubu śląskiego Sząbierki Bytom, Helmut Dudek. Dziś człowiek zupełnie zapomniany, natomiast to był piłkarz, który jako pierwszy zdobył europejskie trofeum w barwach niemieckiego klubu Borussia Mönchengladbach, a więc tym zwycięzcą europejskiego pucharu nie był pierwszy Zbigniew Boniek czy Józef Młynarczyk, ale zupełnie dzisiaj zapomniany Helmut Dudek. No tutaj moglibyśmy te nazwiska mnożyć. Marek Leśniak, nie powiedzieliśmy dzisiaj w ogóle o nim, reprezentant Polski, który uciekł w roku 1988. Też była to, można powiedzieć, ucieczka zaplanowana, zorganizowana. Co ciekawe, Leśniak uciekł z Polski, ponieważ obawiał się, że zostanie zmuszony do odbycia zasadniczej służby wojskowej, co oznaczałoby, że przez 2 lata musiałby grać w Legii Warszawa i nie mógłby wyjechać do Niemiec, do klubu Bayer Leverkusen, który był zainteresowany pozyskaniem tego piłkarza. I można powiedzieć, że ucieczka Leśniaka była dosłownie taką ucieczką do przodu, ponieważ zapewnił sobie możliwość powrotu do kraju. Tutaj w negocjacje związane z legalizacją jego wyjazdu był zaangażowany, przywołany już dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, który, można powiedzieć, w pewnym sensie nadzorował taką kampanię informacyjną w Polsce, ponieważ w momencie, kiedy zapewniono Leśniaka, że on po powrocie do Polski będzie mógł już legalnie wyjechać, Aleksander Kwaśniewski między innymi ustalał sposób kontaktowania się piłkarza z mediami, który to Leśniak udzielił takiego, no dzisiaj jak czytamy ten wywiad, on ma taką kuriozalną, można powiedzieć, treść. Piłkarz tam się kaja, twierdzi, że powrócił do kraju ze względu na to, że czuje się Polakiem i wie, że kibice nigdy mu by tej ucieczki nie wybaczyli. Natomiast doskonale wiemy, że on chciał po prostu legalnie wyjechać i zabrać do RFN całą swoją rodzinę, więc to jest też, myślę, przypadek interesujący. Z końca lat 80., w roku 88, można powiedzieć, mamy wysyp tych ucieczek, to już jest koniec PRL, kiedy było wyjechać łatwiej, kiedy też ci sportowcy widzieli, że zawodników nie spotykają jakieś poważne konsekwencje. No mamy w roku 88 chociażby Dariusza Michalczewskiego, tak, który zrobił ogromną karierę w zawodowym boksie, występując pod flagą niemiecką.
a więc to jest ten wątek, o którym też mówiliśmy wcześniej, czyli reprezentowania innych barw narodowych. I można by tutaj wiele takich przypadków podawać. No, pierwszych zawodników, którzy występowali chociażby w Bundeslidze, Waldemara Słomianego z ucieczka z roku 1966, też człowiek, który był inwigilowany. On uciekł w roku 1966, natomiast Służba Bezpieczeństwa interesowała się nim jeszcze w roku 1985. A więc wysyłano do Wydziału C, czyli do Archiwum Komendy Wojewódzkiej AMMO WSW wówczas w Katowicach zapytania dotyczące Waldemara Słomianego. I takich nazwisk można byłoby przywołać sporo. Myślę, że w pewnym sensie to zjawisko ucieczek sportowców oddaje w ogóle to, co związane jest z opuszczaniem, z nielegalnym opuszczaniem Polski, czyli tę chęć do wydostania się z realiów państwa komunistycznego i w pewnym sensie jest to zjawisko też symptomatyczne i tak jak powiedziałem. No, ilość sportowców, którzy zdecydowali się pozostać za granicą, możemy, jak sądzę, liczyć czy szacować na poziomie kilkuset, jeśli nie tysięcy osób. I mam tutaj na myśli sportowców funkcjonujących czy rywalizujących na różnym poziomie i na międzynarodowym czy też krajowym, więc ta lista jest naprawdę bardzo długa. Dobrze, szanowni państwo. Ja jeszcze może dodam, bo to aż okay, się prosi dobrze. Wspomnieć o tym nazwisku, no jednak Władysław Kozakiewicz, tak, wytyczkarz. W 85 roku zdecydował się uciec do Niemiec Zachodnich, poprosił o azyl polityczny i także występował pod, że tak powiem, flagą niemiecką przez jakiś czas. Także to też jest dosyć symboliczne nazwisko w tym kontekście. Jak nie najbardziej symboliczne. Jak nie tak najbardziej tak symboliczne. Notabene kwestia tych ucieczek to są także ucieczki ludzi kultury, że na przykład zespół Mazowsze wyjeżdżał gdzieś na zachód, potem wracał zdekompletowany i tak dalej, więc to jest też część szerszego w ogóle spektrum ucieczek ludzi właśnie, że tak powiem, tych publicznych. Szanowni państwo, jeszcze jedno pytanie jest, tak? Okej, okay, dobrze. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak to było z Mirosławem Klodze, jego ojciec Józef, który grał w Odrze Opole, czy on legalnie wyjechał? To jest jedno pytanie i drugie, jak to jest z tym Podolskim, który obecnie gra w Górniku Zabrze. Obydwa reprezentowali Niemcy. W tej chwili ten jest z powrotem Podolski w Zabrzu. No to by było tyle. To znaczy, jeśli chodzi o ojca Mirosława Kloza, tak jak wspomniał pan, on był zawodnikiem Odry Opole i legalnie wyjechał do Francji. Występował wówczas w klubie Auxerre. To jest taki klub, który bardzo często korzystał z usług polskich zawodników. Później rodzina Kloze przeniosła się do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie Mirosław już rozwijał swoją karierę i rzeczywiście występował w reprezentacji Niemiec z ogromnymi sukcesami. Natomiast rodzina Łukasza Podolskiego opuściła Polskę bodajże w roku 1988, to był legalny wyjazd za granicę. Piłkarz tam rozpoczynał, czyli w RFN, swoją karierę i tak jak pan wspomniał, dziś występuje w Polsce, czyli to jest wyjazd typowo, można powiedzieć, emigracyjny z końca lat 80. Szanowni państwo, bardzo dziękuję dzisiaj. Moi goście pokazali także historia polskiego sportu, szczególnie w tym czasie PRL-u. To dzieje z jednej strony wielkich sukcesów, ale z drugiej strony to historie niekiedy bardzo skomplikowane i pogmatwane. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, doktorowi Sebastianowi Pilarskiemu. Dziękuję bardzo. Panu, tak, poproszę o wielkie brawa. Panu doktorowi Witoldowi Bagieńskiemu. Dziękuję serdecznie. I chciałbym przypomnieć, że 6-7 maja w Warszawie z okazji stulecia startu polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem Od Paryża do Paryża. Polski sport olimpijski na tle dziejów najnowszych, którą Instytut Pamięci Narodowej organizuje wraz z Muzeum Sportu i Turystyki Warszawy oraz Polskim Komitetem Olimpijskim. To w maju, ja zapraszam za miesiąc. Będziemy rozmawiać
o polskich sportowcach, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach na różnych frontach i w różnych wydarzeniach II wojny światowej, między innymi w Katyniu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia za miesiąc.